W Polsce, w której cegiełka po cegiełce demontowana jest demokracja, wolne media, takie, które dają język szacunku, które przeciwstawiają się tym zorganizowanym nagonkom, które podają fakty, a nie kłamliwą propagandę, kłamliwą tępą propagandę. Bez wolnych mediów nie moglibyśmy dać odporu nagonce homofobicznej. Nasi uczniowie i uczennice LGBT+, nie mieliby słów, publicznych słów wsparcia i mogliby tylko jedynie pozostać zamknięci w klatce rządowej propagandy. Wreszcie... A bardzo obawiamy się dzisiaj o ich bezpieczeństwo. Wreszcie bez wolnych mediów dzisiaj nie będziemy mieli żadnych szans przeciwstawić się skokowi na edukację, który jest planowany. Dzisiaj rząd PiS chce zmonopolizować informacje, media i pragnie... Chce też... Po prostu chce wychować obywatela podporządkowanego, który będzie posłuszny władzy. I zauważcie Państwo, że równolegle z Lex TVN jest tworzone Lex Czarny.